Rozmowa dnia. Wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów jest gościem sygnałów dnia i radiowej jedynki. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry, dzień, dzień dobry państwu. Gratulacje z powodu wyniku, który lokuje pana chyba w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych polityków PiS w tych wyborach. 91 tysięcy głosów. No tak w okręgu, który no nie jest okręgiem najludniejszym, można by powiedzieć z okręgów wyborczych, to jest szósty wynik wśród polityków PiS-u. Wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy tak, w ogóle tak, licząc. Tak. Tak. Prawicy, natomiast procentowo, jeśli odniesiemy to do ilości głosujących wyborców, to wśród polityków PiS-u jestem na drugim miejscu, więc to rzeczywiście bardzo sympatyczne. Po, po skorzystam, premierze skorzystam, dodajmy, tak, tak. po premierze skorzystam, no, jeśli pan doktor pozwoli, również bardzo serdecznie podziękuję wszystkim tym, którzy poszli na te wybory, bo frekwencja hmm. wysoka, no a szczególnie tym, którzy zdecydowali się zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość i na mnie. Osobiście bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, nie zawiodę. Czyli pan osobiście jest zdecydowanie zadowolony, a jako polityk większości, cały czas większości rządzącej, to pan powiedział tak, że z wyniku wyborów jest A. Umiarkowanie zadowolony, B. Zadowolony, C. Zdecydowanie zadowolony, C. Co? Zdecydowanie Odpowiedź co, jak w teleturnieju jestem zdecydowanie zadowolony. Naprawdę nie można było oczekiwać nic więcej niż to, co nam się udało zrobić. No przecież to jest zdarzenie bez precedensu. Nie dość, że Prawo i Sprawiedliwość po raz drugi z rzędu osiąga coś, co się nigdy nikomu nie udało w III Rzeczpospolitej, czyli samodzielna większość w Parlamencie nam się to udaje drugi raz z rzędu po czterech latach rządzenia, ze zdecydowanie lepszym wynikiem niż cztery lata temu. Bo... O 2 miliony te no tak, 6 punktów procentowych więcej, bo przypomnijmy mm. 37,5%, 4 lata temu teraz ponad y, 43,5%. No no, no, ale też frekwencja była dużo większa, więc to, co jest ważniejsze, właśnie dokładnie do tego zmierzam, jest to, co pan rektor powiedział, że z hmm. wyborów na wybory prawo i sprawiedliwość cieszy się poparciem coraz większej ilości Polaków, bo tym razem jest to już ponad 8 milionów, więc to jest absolutny rekord, y, jaki padł znowu. Rekord trzeciej Rzeczpospolitej poparcia dla jednej partii Politycznej. I jeszcze jedna rzecz, która też uważam jest naszą zasługą, czyli bardzo wysoka frekwencja, no ponad 60%. To znowu jedyne wybory w 1989 roku były w tych granicach frekwencja i myślę, że po prostu ta frekwencja jest tak duża, bo ludzie... Po czterech latach naszych rządów zrozumieli, że te wybory są o coś. Że Ale to nie jest tylko teatr polityczny, tak jak jest w 2020 w tej beczce miodu, to są wyniki wyborów do Senatu, gdzie większości nie udało się. Ale osiągnąć. tutaj też realistycznie patrząc na to, no, mogliśmy się tego spodziewać i gdzieś braliśmy to również pod uwagę, bo w, w te wybory senackie były dla nas niezwykle trudne. O, opozycja nie udawała w tych wyborach senackich, tak jak w sejmowych, że różni się i nie podzieliła się na kilka bloków. To był rzeczywiście Jeden monolityczny blok całej zjednoczonej opozycji przeciwko e, nam, to po pierwsze, a, a po drugie jednak w wielu okręgach też startowali kandydaci, którzy raczej nam zabierali głosy, naszym kandydatom prawa i sprawiedliwości niż opozycji. No i wreszcie po trzecie. No troszkę zabrakło szczęścia w niektórych miejscach, bo faktycznie w niektórych miejscach nasi kandaci przegrywali o włos, dosłownie o, o kilkaset głosów. No ale cóż, no, nie, nie zawsze trzeba, można, mieć, można mieć szczęście. Jest i tak nieźle, bo jest praktycznie remis w tych wyborach senackich, a biorąc pod uwagę też ten wcześniejszy, doświadczenia po wcześniejszych czterech latach, gdzie jednak w Sejmie sporo, sporo polityków innych ugrupowań postanowiło do nas dołączyć. Może będzie taki w Senacie. Zresztą może to jest też taka sytuacja, która daje szansę na zbudowanie jakiejś próby, czy, czy podjęcia próby zbudowania jakiegoś porozumienia w Senacie takiego, no, które byłoby szersze niż tylko Prawo i Sprawiedliwość. Senator Jan Maria Jackowski mówi wczoraj komfort rządzenia się skończył. Z kolei w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych padło takie zdanie. Że Senat zatrzyma ustawowe pendoliny. Nie, no, Senat na pewno nie zatrzyma nas w realizacji naszego programu. Tu chcę wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, uspokoić. To, co zaprezentowaliśmy jako nasz pomysł na drugą kadencję, będzie zrealizowane w 100%. Również to, co przedstawiliśmy jako pomysł na nasze pierwsze 100 dni, nasze zobowiązanie na pierwsze 100 dni. W te, ta piątka, pierwsza piątka. No Jak prawda, każda ustawa będzie wsi. musiała dodatkowo miesiąc czekać w Senacie, no to, no, to, to się pewnie w 100 dni? To, panie redaktorze, no to to powoduje, że musimy się od razu brać za robotę. Nie ma czasu rzeczywiście do stracenia. Ale wie pan, ja też nie zakładam dzisiaj tego, takiego scenariusza, mimo, że te pierwsze wypowiedzi polityków opozycji znowu są, idą w stronę takiej totalności, znowu idą w stronę takiego przeświadczenia, że im gorzej, tym lepiej. Ja jednak nie zakładam, że, że Senat będzie służył opozycji tylko i wyłącznie do tego, żeby blokować wszystkie dobre rozwiązania, które my będziemy w, uchwalać w Sejmie. No mam nadzieję na jakieś Pamiętanie ze strony opozycji. Może to naiwne z mojej strony, ale myślę, że jednak opozycja też jakąś nauczkę w tych wyborach dostała i zobaczyła, że taka totalność, takie odrzucanie wszystkiego co pochodzi z większości parlamentarnej, mówienie, że wszystko co PiS to złe, żadnej konstruktywnej myśli, żadnej pozytywnego programu, że to jednak się również zemściło i stąd ta porażka, bardzo wyraźna porażka opozycji w To tych przejdźmy wyborach. do kwestii konstruktywnych. Wczoraj dwie ważne narady na Nowogrodzkiej. Pierwsza to było podsumowanie wyników wyborów, na drugiej już mówiono po tych informacjach, że Senatu nie udało się wygrać, o no, pewnie rozmaitych kwestiach, pan wie więcej, bo był na tym spotkaniu. Premierem pozostaje Mateusz Morawiecki? Premierem pozostaje Mateusz Morawiecki. W, tutaj się nic, nic nie zmienia, zresztą muszę powiedzieć, że no, te dywagacje są, które gdzieś się toczą w tej chwili w przestrzeni medialnej, są zupełnie niezrozumiałe. No naprawdę byłoby czymś nieracjonalnym z naszej strony, gdybyśmy dzisiaj myśleli o zmianie tego układu rządowego, tak no, Powiła się w dzienniku Gazecie Prawnej tydzień no. przed wyborami sugestia, że na przykład silny wewnętrzny koalicjant, taki jak Solidarna Polska może powiedzieć, że e, zgodzi się na innego premiera ja Właściwego. Jarosław bardzo albo dobrze. My bardzo dobrze od czterech lat e, współpracujemy w Ramach Zjednoczonej e, Prawicy i nie przewiduję, żeby się tutaj cokolwiek zmieniło. Ja wiem, że e, w części środowisk e, e, politycznych, opozycyjnych, mediów wspierających jest pewnie taka nadzieja, że my się teraz pokłócimy po wyborach e, między sobą, ale e, pragnę, w wszystkich uspokojnie, nie pokłócimy się. Kłótnie w tej chwili to zaczęły się już w opozycji, bo już liczni politycy Platformy Obywatelskiej zabierają głos i próbują rozliczać swojego lidera i rzeczywiście mają go z czego rozliczać, bo porażka Platformy w tych wyborach jest dotkliwa. Druga z rzędu. Kolejne cztery lata w opozycji to na pewno będzie trudne dla tego środowiska politycznego i tam do tych rozliczeń na pewno dojdzie. Natomiast my dzisiaj jesteśmy naładowani pozytywną energią do tego, żeby kolejne cztery lata dobrze dla Polaków przepracować i na pewno żadne Wewnętrzne konflikty nam w tym nie przeszkodzą. I przed wyborami były zapowiedzi o tym, że czeka nas nie tylko zwykła rekonstrukcja rządu, bo to jest oczywiste, że jedni ministrowie odejdą, inni się nowi pojawią, ale także przebudowa samego rządu, czyli nowe ministerstwa, może znikną jakieś inne ministerstwa, czy może Pan już zdradzić, w jakim kierunku te zmiany były. mamy to zapisane gały? w programie naszym wyborczym, więc to też nie jest żadne zaskoczenie. No, ale to jeszcze też e... zależy od tego, jaki układ wewnątrz. Oczywiście. E oczywiście tak i na pewno jest. w szczegółach to jest na pewno już za wcześnie, żeby o tym mówić, no bo jest, dopiero wczoraj. Wieczorem ogłoszono wyniki wyborów, a my mocno stąpamy po ziemi i jednak staramy się nie dzielić nigdy skóry na nieźwiedziu, więc tego typu rozmowy to dopiero teraz na pewno się na poważnie zaczną. Natomiast jeśli chodzi o dwa obszary, które wymagają na pewno zmiany w rządzie, no to jest przede wszystkim centrum, wzmocnienie tego centrum dowodzenia. W rządzie, czyli kancelaria premiera, i wszystko to, co daje premierowi e, w narzędzia do tego, żeby skutecznie koordynować pracę całego rządu. To jest po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście ten obszar gospodarczy, to też jest w programie napisane, jeśli chodzi o respectowę. No, Mówił pan wczoraj, że z pewnością będą korekty prac rządu w kwestiach gospodarczych. No tak, ale znaczy, jak mówię, no, wynika to z programu, więc to nie jest żadna nowość. Nie odkrywam tutaj Ameryki. Natomiast też z tej pozycji, w której pracowałem w ostatnim czasie, i to nie tylko jako wicepremier, ale też wcześniej, e, czyli jak cały czas jako szef komisji Komitetu Stałego Rady Ministrów, no to jednak widziałem potrzebę pewnego doprecyzowania kompetencji, bo część kompetencji tutaj wyraźnie zazębiała się, szczególnie w tym obszarze energii. To wymaga bardzo jasnego rozdzielenia, tak żeby unikać dyskusji kompetencyjnych, żebyśmy mogli się skupić na konkretnej pracy, a nie dyskutowania, kto czym się ma zajmować. I tutaj na pewno jakieś drobne korekty będą, ale. Ja bym chciał powiedzieć, szanowni państwo, tak, znaczy nie należy się na pewno spodziewać jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o konstrukcję rządu i również myślę tą konstrukcję kadrową, ale na pewno nie będzie to rząd taki sam jak, jak ten, który znamy w tej chwili. Zbigniew Ziobro może być wicepremierem? No, panie redaktorze, pan mnie pyta o, o, o rzeczy, które nie należą do moich kompetencji i co bym tutaj nie powiedział. Pytam, bo gazety e, dzisiaj spekulują i, na i to ten temat. co bym tutaj temat. nie powiedział, na pewno w, przekroczyłbym w, w te, te właśnie swoje kompetencje. No to są pytania po pierwsze do premiera, po drugie do szefostwa naszego czy do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czy do tego ścisłego kierownictwa partii, bo to jest zaplecze polityczne i w oczywisty sposób to będzie jakaś wspólna decyzja i premiera, i zaplecza politycznego, i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pewnie nie czas jeszcze w tej chwili za wcześnie na to, żeby omówić o personaliach, o konkretnych stanowiskach, natomiast no, Zbigniew Ziobro jest oczywiście liderem jednej z partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, jedną z trzech partii w ich, i, i, i to jest fakt. Jacek Sasin, wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję Dobra, bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Była to Rozmowa Dnia.